Dzień dobry. Jedna paczka dzisiaj dotarła do mnie wczoraj. Ale dopiero dzisiaj mam troszeczkę czasu. Będzie to radio samochodowe. Podobne do tego, co zamawiałem kiedyś w Wiszkomco, przyszło wadliwe, krzywo skręcone. Mam nadzieję, że takie nie będzie. Ale szybciutko. Puściutko. Tutaj co tutaj mam? Kamerkę cofania. Ładnie zapakowana, żeby się nie niszczyła. Kamerka cofania, każdy wie jak to wygląda. Montowana do tyłu, najlepiej kupić jeszcze taką ramkę na tablice rejestracyjne. Są dostępne chyba na Allegro. Kable do podłączenia, nie będziemy tego wyciągać, bo to każdy wie jak to kable wyglądają. Na bok 12 V, ten model ma być 4022D. Co ona posiada to radyjko? Radio, pilot, oczywiście MP5, stereo, czytnik kart. Również USB. Raz, dwa, trzy. Na bok. Mnóstwo tej paczek. Pierwsze co tutaj mamy jest to pilot, taki sam montowany na kierownicę, dołączone baterie. Nie, tu się sprzedawca nie szarpnął, w tamtym radiu były. Jeszcze raz tak zademonstruję. Kabelki, zwykły pilot, taki do ręki. Jak tam nie było baterii, nie ma tutaj również. Tak to wygląda, gniazdo na kartę pamięci, gniazdo USB. Tamto radyjko to wadliwe, takie co krzywe tu przyszło, nie wiem czy pamiętacie z poprzednich moich filmów. Mój znajomy podłączał, świetnie, jak za tą cenę, świetnie, bardzo ładnie odbierało, wyświetlać super 4,1 cala. Słuchaweczka może słyszeć jako głośno mówiący, do sparowania przez Bluetooth. Filmy można oglądać po dołączeniu pendrive'a lub karty pamięci. Całkiem spoko, za te pieniążki polecam. Dłużej gadać nie będziemy, nie ma co tutaj gadać o radiu za bardzo. Bezpiecznik jest, szkoda, że się sprzedawca nie szarpnął o baterię do pilotów, ale i tak się zdarza. Plastik taki, jak to plastik, całkiem spoko. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.